10 najbezpieczniejszych państw na świecie. Na początek wspomnę, że Polska znalazła się na liście na miejscu 48. Zagrożenie stanowią głównie obywatele naszego kraju, zaś samo państwo jest jednym z najmniej przyjaznych dla obcych kultur. Stąd tak niskie miejsce. Ranking dotyczy oczywiście bezpieczeństwa turystów, a nie obywateli. 10. Katar, państwo położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską, graniczy z Arabią Saudyjską. Społeczeństwo katarskie jest najbogatszym społeczeństwem na świecie. W 2010 roku około 90 tysięcy dolarów przypadało na jednego mieszkańca. I być może to właśnie to decyduje o tak dużym bezpieczeństwie w tym kraju. Nie bez powodu państwo to zostało wybrane na gospodarza Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku. 9. Rwanda. Rwanda należy do Międzynarodowej Organizacji Pracy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Handlu, Unii Afrykańskiej. W listopadzie 2009 roku Rwanda przystąpiła do Wspólnoty Narodów. W 2002 roku zakończyła się wojna z Demokratyczną Republiką Konga, a od 2003 roku panuje demokracja na mocy nowej konstytucji. 8. Szwajcaria jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 roku po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów. Posiada specjalne dwustronne stosunki z Unią Europejską, dzięki czemu uczestniczy w wybranych inicjatywach oraz dopłaca do budżetu unijnego. Szwajcaria formalnie nie ma stolicy, jej funkcję pełni Berno, będące siedzibą rządu. 7 Norwegia, państwo w Europie północnej będące monarchią konstytucyjną, którego terytorium obejmuje zachodnią i północną część półwyspu skandynawskiego. Występuje tu zarówno prawo ustawowe, co jest typowe dla systemów kontynentalnych, jak i prawo precedensowe, typowe dla systemów anglosaskich. Za wiążące uchodzą jednak jedynie orzeczenia wydawane przez Norweski Sąd Najwyższy. Przy czym w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest niezastosowanie się przez sąd niższej instancji do takiego precedensu. 6. Singapur. Miasto-państwo położone w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego leży w południowo-wschodniej Azji. Singapur uzyskał niepodległość 9 sierpnia 1965 roku. Singapur jest znany z surowego prawa. Kara śmierci jest wykonywana za morderstwo, piractwo, posiadanie narkotyków, asystowanie przy samobójstwie osoby poniżej 18 roku życia, gwałt, dążenie do wojny, korupcję wśród wysokich urzędników oraz za przestępstwa przeciwko prezydentowi Singapuru. I to być może stanowi o tym, że jest to jedno z najbezpieczniejszych państw na świecie. No chyba, że ktoś jest przestępcą. Hong Kong, specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin, nad morzem południowo-chińskim. Hong Kong był często opisywany jako miasto, gdzie wschód spotyka się z zachodem. Choć był on rządzony przez prawie 150 lat przez Wielką Brytanię, 96% mieszkańców to Chińczycy używający najczęściej języka kantońskiego. 4. Oman, państwo w Azji leżące na Półwyspie Arabskim nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską, graniczy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Stolica mieści się w mieście Maskat. Oman należy do Ligi Państw Arabskich. Kraj zdominowany jest przez islam, należy do krajów konserwatywnych. W kraju obowiązują normy religijne, to też na przykład kobiety chodzą w tak zwanych hijabach. Cudzoziemcy odwiedzający kraj, nawet jeśli nie są muzułmanami, muszą przestrzegać zasad zachowania się, jakie panują w świecie islamu. Rygory te nie obowiązują jedynie w hotelach przeznaczonych dla zagranicznych gości, podobnie jak w innych krajach Półwyspu Arabskiego. 3. Islandia. Państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Stolicą państwa jest Reykjavik. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. Około 69% pracujących w tym kraju jest zatrudnionych w usługach, głównie turystycznych. Wyspę odwiedza około milion turystów zagranicznych rocznie. Dwa zjednoczone Emiraty Arabskie, państwo arabskie na Bliskim Wschodzie położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów, graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem. Kraj ma unikatowy ustrój polityczny Federację Emiratów. Głową państwa jest prezydent Sheikh, a szefem rządu premier Sheikh. Emiratami rządzą natomiast emirowie. Władza w emiratach przekazywana jest z ojca na syna. 1. Finlandia, państwo w Europie Północnej powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917 roku. Członek Unii Europejskiej graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu i południa ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego. Odsetek obcokrajowców w Finlandii sięga 2,5% i należy do najniższych w Unii Europejskiej. Obcokrajowcy to w większości obywatele Rosji, Estonii oraz Szwecji. Jak się domyślacie, problem imigracyjny w Finlandii właściwie nie istnieje. Dzięki za obejrzenie do końca koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zobaczcie mój drugi kanał Światowa Historia, link w opisie. A jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawił Wam serduszko. Cześć!